Siema, siema, siema. No co, widzicie co mamy przed sobą? Kanger boxy z Panini i myślę, że sobie otworzymy jednego. Jest chyba tutaj 11 i otworzymy, może ten środkowy. Myślę, że powinien być w porządku. Może w końcu by się jakaś karta limitowana trafiła, bo już dawno nic ciekawego, przynajmniej na kanale nie wpadło, trochę limitek nie wpadło poza kanałem, natomiast na YouTubie jeszcze nic konkretnego jeszcze nie było, tak? Więc mamy hanger boxik, standardowo otwieramy go z boku, mamy 4 saszetki, tak? 4 saszetki. No i co? Zobaczymy, co się w nich kryje. Przypominam, są to hanger boxy ze Stanów Zjednoczonych, w których w każdej z saszetek kryją się dwie karty ponad podstawowe, tak? I mamy tak. Mamy CSRS-a na bazówce. Mamy także Yepesa na bazówce. Mamy Bengalio. Mamy Strutmana, ale obok Strutmana mamy tak. Mamy Niemców, którzy dostali, to są mistrzowie świata, ale dostali od Polaków ostatnio. Niestety są to Niemcy w wersji, której ja nie zbieram, więc z przyjemnością tego Prisma mogą się wymienić na jakiś ciekawy insert z przyjemnością. I no, tutaj mieliśmy tylko jedną kartę, chyba że mamy tutaj Prisma. Nie ma Prisma. Czyżby była tylko jedna karta? No, to ciekawe. Tak, tutaj tylko jedna. No, to niedobrze. Niedobry start. Mam nadzieję, że w drugiej saszetce już zdecydowanie będzie strzał korzystniejszy. Zobaczmy, ta się dość fajnie otworzyła. I mamy Zavaletę z tyłu, a mamy tutaj Lucasa Neira, Tima Howarda. Mamy Zavaletę wspomnianego. No i patrzcie, no to ten hangerek coś lewy jest. Ushida i Guardians Igor Akinfiejew. No, tego raczej nie mamy, także przynajmniej to, tylko martwimy po prostu, że tylko są po jednej karcie specjalnej, tak? No, słabizna. No, ale co, nic na to nie poradzisz. Może w tych przynajmniej będzie coś. Mamy Gerard Piqué. Mamy Steven Gerrard, to też jest karta zwykła. O, proszę, Lionel Messi, świetna karta, super, to mnie naprawdę cieszy. Lionel Messi na World Cupie, na karcie, której zbieram, nie jest to karta Prism, ale ja zbieram te karty właśnie i to mnie bardzo cieszy i już ten hanger boxik dla mnie jest. I zobaczcie tutaj, co mamy. Wow, naprawdę, no super box, mamy Cristiano Ronaldo match upsa z Messi, najlepszy, i to jeszcze w wersji, której ja zbieram. No świetnie, no kurde, naprawdę to się udało, te dwie karteczki, nie wkładam ich do folii, ponieważ u mnie lądują oczywiście w albumie. Mamy Eduardo i mamy Amandiego z Iranu. No super, naprawdę genialna sprawa. Kurde, ale bajka, naprawdę się cieszę. Bonucci, Lam, taki
trochę świecący. I mamy Netfindersa Okazakiego. Mamy Ayuiego na bazówce. Mamy Claudio Bravo. I mamy Jervinho. Jervinho na karcie Prism, który ja niestety nie zbieram, więc ta karta też jak coś jest do wymiany. Bazówki oczywiście to są powtórki. No i naprawdę no, z tych dwóch kart jestem bardzo zadowolony. Świetnie, że wpadły. Genialnie wręcz. No, tyle bazówek. Totalnych bazówek. Dodatkowo do kompletów wchodzą oczywiście te dwie, czyli Lionel Messi na World Cupie i matchup z Ronaldo Messi oraz Guardiansy i Netfinders też wchodzą do mojej kolekcji, bo tych kart dwóch też nie miałem, więc fajnie. No a Deutschland nie zbieram tych kolorów i Jervinho są to karty specjalne, które przeznaczam na wymianę. Także dzięki, naprawdę no super, super hangerek i oby tak dalej. Trzymajcie się, dzięki, cześć.